Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, oto przed wami 11 odcinek z mapy kod widzów, panie i panowie. Dzisiaj Nox Game i Kasuj to po raz drugi z tą samą mapą, drugą wersją tej mapy, Warchick 2. Mieliśmy, tutaj macie w tym miejscu, w tym, aktualnie w karcie poprzednią ich mapę, to oczywiście było Warchick 1. A dzisiaj przychodzą do nas z dwójką, panie i panowie, wersja 1.17. Jest dostępna jeszcze wersja 1.16, ale tu sobie ściągnąłem 1.17, ponieważ mam Optifine'a. Mamy 16 poziomów, tu mamy halę youtuberów, nie wiem, czy to będzie aktualizowane pod względem tego, kto będzie to nagrywał. Możliwe, że tak będzie. Ale mi się wydaje, że to byłoby też fajne, gdyby pokazali youtuberów, którzy nagrywali jedynkę. Nie mówię o sobie, mówię ogólnie. Bo tak się robi, na przykład była taka, jak Kindergarten się nazywała. I tam w tej grze w dwójce dali właśnie w napisach youtuberów, którzy nagrywali jedynkę. Także to było bardzo, bardzo fajne. Ale okej, to jest oczywiście ich wersja, ich sposób, żeby to robić. Tu mamy oczywiście twórców Kasuj to i Nox Game 1230. To też fajnie zrobione jest. Widzicie, mamy tutaj pytajnik, czyli o co chodzi, czyli zasady. Tu mamy YouTube, jak widzicie, mamy znaczek YouTube'a. Tu mamy, to jest jakostka Rubika, czyli po prostu puzzle, czyli mamy, widzicie, poziomy do przejścia. I tu mamy ustawienia pod względem kolad bloków i to jest fajne. Mamy tak, Game of Survival, mamy oczywiście Peaceful, też mamy, tu nie będziemy resetować. I mamy podnikiem, portałem możemy mieć albo życie, albo licznik śmierci, także to jest fajne, będziemy mieli licznik śmierci. I pokażę wam oczywiście jeszcze te gry zasady. Nie przedstawię, jakie pomijając poziomy, zauważyłeś jakiś błąd na mapie, to zgłoś do twórców, graj na Peaceful, ustaw tryb na Survival, nie niszcz mapy. Mamy oczywiście Discordy twórców, serwer Discord i wszystko, także tam zapraszam, jeżeli chcecie się z nimi kontaktować. A my zaczynamy grę. Panie i panowie, pierwsza mapa trochę mi zajęła, nie powiem. Było trochę problemów, ale mam nadzieję, że teraz pójdzie mi lepiej. I jeżeli wam się oczywiście ten odcinek spodoba, nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę, udostępnieniu, ogólnie całym tym zadaństwie. Dobra, lecimy, poziom pierwszy, panie i panowie. Zobaczmy, z czym to się je. Co to w ogóle jest? Zobaczcie, jesteśmy tu u góry. Tu mamy, widzicie, poziomy, kasuj to i wszystko, ok. Czyli to jest całe lobby tam u góry. Znaczy na dole, przepraszam bardzo. Ok. To nie zadziałało, dlaczego? Mogę to po prostu wziąć stąd? Nie, ale to potrzebowałem. Potrzebowałem te berisy, ale one działają. Dlaczego? Czy muszę włączyć, nie wiem, kody czy coś na tym? Czy mogę sobie wziąć po prostu? Game mode. Nie będę sobie każdym razem brał, jeżeli to nie działa, to szkoda. Byłem to od razu ze strony. Sprawdźmy, czy mi się to uda. Nie udało się, oczywiście. Że nie. Jest zachowuje się ekwipunek. To tu za każdym razem muszę robić. Jest komenda give. Give na szczęście jest. Sweet berries. Ok, będziemy tak to robić, będzie szybciej po prostu. Nie udało się, ok. A jest teraz checkpoint tutaj, co mówiłem w poprzednim odcinku z Warchick 1, że żeby się nie musieli tak, o udało się, żeby się nie musieli tak dylać. No nie, za każdym razem teraz faktycznie mamy checkpoint tutaj, także to jest fajne, ok. Zrobiliśmy pierwszy poziom, teleportowało nas bardzo dobrze. Naprawcie te command bloki, jeżeli koniec są ok, to dobrze, ale ten pierwszy musicie naprawić. Dostałem obrażenia. Nie, kolejny nie działa. Czy ja wezmę to stąd, to wezmę? Nie, okej. Okay. Czyli give water bucket 1. Okej, okay, mamy komendę gotową. Ale też mogę. Nie, wiecie co? Ja powiedziałem w pierwszym odcinku, że wam pokażę, jak tę mapę można uszukać. Żebyście naprawili to w przyszłości. Żebyście wiedzieli, czego użyć, czego nie. I to jest jeden z tych przykładów, jak widzicie. Ja na pewno nie umrę w ten sposób, więc. Tylko żeby zadziałał oczywiście teleport, bo będzie słabo. Zadziałał, okej. Okay. I jak wpłynę nam się resetuje, okej. Okay. Bo z tego co pamiętam, nam się jak wpłynę zachowywał w jedynce. Nie jestem pewny, ale chyba tak było. Poziom trzeci, panie i panowie. Oho, co my tu mamy? I skrzydło, trzeba po prostu znaleźć drogę, czy o co chodzi? Czy dostanę obrażenia od tego? A nie, mam chyba drogę na dół znaleźć. O, to jest coś nowego. To jest coś nowego i bardzo interesującego zresztą. I skrzydły i wszystko, czyżby tutaj była droga? Nie, okej, okay. Gdzie tutaj znajdziemy przejście? Tutaj coś jest. Tu jest schodek, ale nie mogę nic z nim zrobić. Muszę jakąś dźwignię może znaleźć? Nie wiem, zaraz zobaczymy, przekonamy się zaraz ze wszystkim. Wiem, że mogę przez jeden blok przepływać, to wiem. No pod jednym blokiem, o tu coś jest. To jest schowane, ale zaraz się utopię tak swoją drogą, także muszę uważać. To jest ten schodek. Teraz pytanie, czy ten schodek nie prowadzi do
Wyjścia. Niby tak, niby nie. Poszukajmy jeszcze, może znajdziemy coś, co by się przydało. Oczywiście podka na oddychanie, ale nie można mieć wszystkiego. Fajnie można kolorowcem ozdobić rzeczy. Nigdy nie używałem. O, kolorowca. Ogólnie, okej, okay, to było wyjście. Dobra. Do budowy i ogólnie do dekoracji, także powinienem użyć. Poziom czwarty. Co my teraz tutaj mamy? O, wagonik, okej. Okay. Yes, shit, nie wyszło. On się przesuwa teraz, goddammit. Dobra, udało się, to było proste. Okej, okay, poziom piąty. Jak będziemy w połowie, będzie poziom ósmy. Okej, okay, poziom piąty teraz. Poziom zielony, mój ulubiony kolor. Dostałem ognioodporność i mam wiaderko z lawą, tak jak myślałem. Wiaderko z lawą, okej, okay, czyli lava bucket, teraz muszę wziąć. Sorry panowie, ale widzicie, że po prostu mi to nie działa. Może tylko mi nie działa, może to już działa. Jak mam ognioodporność, to zrobię dokładnie to samo. Znaczy zrobiłbym, ale... Ale no. Czy to postawiłem? Nie postawiłem tego, god damn it. To nie działa na ścianach? Nie wiem, zaraz się przekonamy. Śmieci mam już 6. Także okej, okay, to się resetuje, dobra. Czyli nie można tego tak zrobić, ale można to zrobić w ten sposób, który ja zrobiłem przed chwilą. Czyli właśnie taki. Bo. I odpowiedź to jest bardzo prosta moim zdaniem. Właśnie dookoła tych ścian właśnie to się nie rozlewa, ponieważ zrobili pewnie command blokami to w ten sposób, żeby nic nie można było tu postawić ani rozdać. Co nie zmienia faktu, że to się nie rozlewa w ten sposób, jak ja to teraz rozlewam. Ponieważ w tym miejscu, gdzie ja postawiłem to, czyli tutaj, jest obszar ogólnie do góry i na dół zaznaczony, siekierką pewnie albo komendami, tak jak mówię, gdzie to się rozlewać i kłaść może. Także odpowiedź jest prosta na to wszystko. Ja się zabiję jeszcze z tej wysokości. O, muszę chwilę poczekać, aż stąd zejdę. Ciekawe, czy ten efekt mi też zejdzie. Powinien. Miałby mi nie zejść w sumie. O nie. O nie. Nic nie widzę. Dobra. Z tej wysokości się jeszcze zabije niestety. To jest wersja inna po prostu. To jest ten sam poziom, tylko że zmieniliście wiaderka. I daliście dodatkowo ognioodporność. To jest fajny twist. Naprawdę fajny twist, ale ktoś to może dodać, że to jest po prostu ten sam poziom. Także miejcie na baczności, że to po prostu może się wydawać powtarzalne. Tak to ujmę. Więc nie wiecie, ja zawsze byłem z wami szczery. Zawsze jestem szczery, jak przechodzę takie mapy, żeby twórcy wiedzieli, co jest faktycznie okej, okay, a co jest nie okej. Okay. Nie chcę nikomu tutaj fuck dupy całować. Co się musi rozlać drugi raz? Okej. Okay. Zanim ta lawa się rozlała, postanowiłem przejść tutaj poza mapę i sprawdzić, co chodzi z tymi blokami. No i okazało się, że to jest czerwone. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia, musicie to naprawić, jeżeli to jego jeszcze oczywiście nie naprawiliście. Dobra, ja wracam do czekania na lawę. Dobra, przeżyłem. O, 2 serduszka mi zostały. Sukces, okej. Okay. Będę się palił, dalej mam tą ognioodporność, fajnie. To był poziom 5? Dobrze pamiętam, czy 6 teraz? Nie pamiętam, to był poziom 5 czy 6? To był poziom 5, tak? Tak, co my tu mamy? Nic tu nie mamy aktualnie. Tu nic nie ma. Okej. Okay. Zobacz do eku. Okej. Okay. Nic nie mam w eku. Co ja miałem tu dostać? Nic nie mam. Ale ta wiadomość, jak idziecie w dół, jest przerażająca. Holy God. Nic tu nie mam, guys. Nie wiem, co miałem dostać, ale nic nie mam, kompletnie. Wybaczcie, panowie, ale no, po prostu nic nie miałem, także... To musicie command bloki naprawić, może ja mam coś zepsute. Jeżeli mam coś ja zepsute, przepraszam bardzo. To jest oczywiście moja wina. Nie, wygląda trochę jak mój design domku, który robiłem na live'ie. Interesujące. Poziom 7. Honey block. Dobra, ale teraz, okej, okay, znowu muszę zrobić MLG, tylko teraz z honey blockiem, okej. Okay. Give honey block 1. Okej, okay, blok miodu jest acquired i teraz uwaga. Okej, okay, no i to już muszę zrobić MLG, bo tego nie oszukam. To muszę zrobić już legit. Ja to za późno klikam, czy jak? Będę klikał cały czas teraz, zobaczymy.
Nie, to nie wychodzi, zdecydowanie. Mam nadzieję, że w ogóle mogę postawić cokolwiek. Mogę, o, przeżyłem, nice. Udało się, git. To był ciemno, szary poziom, teraz jasno, szary poziom. Jesteśmy w połowie, to jest poziom 8. Zobaczmy, co my tu dostaniemy. Teraz liany, co? O, i to jest to samo, co było w jedynce, tylko że jest z drabiną. Prawda? Jeżeli pamiętam dobrze. Okej, okay, give vines. Fine, jeden. O, there we go. Okej, okay, czy mi się to uda w ogóle jakkolwiek? Nie, bo spadłem CC na to. Okej, okay, to muszę trochę inaczej to zrobić w takim razie. Nie udało mi się to, ale postawiłem lianę, także powinno... Nie, nie udało mi się to. O Jezu, to jest bardziej ciężkie do zrobienia teraz, strasznie. Okej, okay, wylądowałem na lianę, jak mi się wydaje. Right, poziom 9. W takim razie zaczynamy ostatnią kolejkę tutaj poziomów. Okej, okay, co ja tu mam zrobić? Dostaję łuk i kuszę, czyli łuk albo kuszę, dobrze rozumiem? Muszę strzelić w target, tak? Po przejściu nie przejdę, myślałem, że mam tu przejść, nie wiem, z jakiegoś powodu. Dobra, to give w takim razie bow, jeden. I give arrow 64. Niech będzie, że tak dostanę. No, przejść nie mogę, ale przestrzelić już tak. Okej, okay, to będzie takie proste. O, udało się, nice. O, wywaliło mnie z poziomu akurat, spoko. Poziom 10. Okej, okay, okej, okay. No to wygląda bardzo podobnie. To jest dół poziomu, który był ostatnim poziomem w poprzednim World Trick. No i fajnie wy to łączycie, powiem wam, bardzo fajnie wy to łączycie. Kolorystyka to jest fajna, że ja powinienem dostać LAC, jeżeli powinienem dostać LAC, to nie dostałem tej LAC, więc... Well... Zakładam, że powinienem dostać LAC. Elytra 1. I give firework rocket 64, niech będzie. Ok, zakładamy i lecimy. O Jezus, najlepiej tak dziwnie się lata, pomocy. Ok, there we go, udało się, super. Poziom 11, w takim razie, zobaczmy. Mamy rybki, mamy wodę, jej. Okej, okay, co ja tu muszę zrobić w takim razie? Przeżyć? Co ja tu dostałem? Przewodnia potęga. Okej, okay, jest tutaj gdzieś przewodnia. Nie wiem, jak przewodnia działa, tak szczerze. Tak będzie interesujące na pewno. To jest labirynt. God damn it, z drzwiami. Super. Nic tu nie ma. Sztos. Okej, okay, wychodzimy stąd w takim razie. Na górę nie mogę wypłynąć. Okej, okay, czyli ta przewodnia potęga daje mi po prostu oddychanie nieskończone w wodzie albo bardzo, bardzo długie. Cześć, szybki. No i to na rozdymkę, bo rozdymki są niefajne. Bardzo niefajne. Axolotry tutaj nie mogłyby być, bo by zabiły te ryby topikalne, także... Także nie mogą być. Nie mogę tędy iść nawet, także... Nie, muszę iść gdzieś tędy, ponieważ to nigdzie indziej nie przejdę. Aha, dobrze. Jak najbardziej rozumiem. Tylko, że gdzie ja tu mam dalej przejść? Czy te ryby mają coś pomóc? Nie wiem. Wejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda ogólnie. Dobra. Czyli to jest tak. To tu jest tam... A, w co coś jest. Ale to wygląda, jakby to wszystko było zamknięte, więc... Są te drzwi też, ale te drzwi nigdzie nie prowadziły mnie, więc nie wiem. Sprawdźmy jeszcze raz to tutaj miejsce. Mogę was załatwić? Mogę. Ale nie będę raz bił. Trzeba zabijać rybki. Chyba mi się nie przydadzą, tak mi się zdaje, że mi się nie przydadzą. Okej, okay, ja pamiętam, że tutaj było coś. Nie, to po prostu jest taki zaułek zrobiony, nic więcej. To po co mi to jest, skoro ja nie mogę przejść dalej? To jest interesujące. A pójdźmy tymi drzwiami, zobaczmy, gdzie te drzwi nas prowadzą jeszcze raz. Może pominąłem jakąś dźwignię albo coś? Bardzo prawdopodobne, że takie coś mogłem pominąć. No ale nic takiego nie widzę, więc no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nic tu nie ma. O, przepraszam. O to chodziło? Nie, rozwaliłem coś tak centralnie, ale nie chciałem, przepraszam bardzo. Bardzo, bardzo przepraszam, nie chciałem tego rozwalić. Teraz na powierzchnię wypłynąłem. Co, czemu? Ej, nie rozumiem tego, tak strasznie tego nie rozumiem. Bo tu jest niby przejście, ale tu było to zamknięte, czy tego nie widziałem po prostu? Możliwe, że nie widziałem tego, wiecie?
Ja te drzwi otworzyłem. A wiem, bo otworzyłem drzwi. Dobra, okej, okay, jestem głupi. Otworzyłem drzwi i za po prostu otworzonymi drzwiami było to ten schowane. Także przepraszam, nie widziałem. Aj, tu jest schowane. Co za. Co za cwaniaki. Dobra, gdzie teraz? Którędy teraz? No to jest faktycznie tricky, także. Okej. Okay. Tu kompletnie nic nie ma. Tu sprawdzę na 10 stronę, tu nic nie ma. Tutaj nic. O! Co my tutaj mamy dalej? Jezus Maria. Okej, okay, gdzie ja teraz jestem? Aha! Okej, okay, cwaniaki, dobrze. Dobrze, dobrze. Co dalej? Jak się stąd wydostać? Do cholery. Pomocy. A tędy nie, najwidoczniej. Czego ja szukam teraz? Cześć, ryby kolejne. No, okej, okay, ja już ogarnąłem. Czy ja się nie wyciłem przypadkiem? Nie, nie wyciłem się, bo tu są ryby nowe. Dobra. Okej, okay, jestem blisko wyjścia w ogóle. Chyba tak. Mam się kierować w tamtą stronę, ale... Niekoniecznie w tamtą stronę to jest ta strona, gdzie mam iść. Więc... O, stąd przyszedłem. Dobra, stąd przyszedłem. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu wszedłem. Tędy może jakoś gdzieś? Nie, tu byłem, okej. Okay. No tu do przodu może? Już się próbiłem, super. Teraz się pewnie... O, co w ogóle te? A nie, to są ryby normalne. Myślałem, że coś innego jest, ale tu ryb w ogóle, strasznie dużo. Ops. Tu są drzwi, okej. Okay. Teraz po prostu... co tu mam zrobić? Okej, okay, te drzwi są fajkowe, tak? Powietrza nie potrzebuję, jeśli chodzi o to chodziło. Dobra, ruszcie się... Boże, co za ryby, okej. Okay. Ja się nie wyciłem przypadkiem teraz tam, gdzie byłem? Nie miałem zielonego pojęcia, co się dzieje, tak szczerze. Nie, to jest wysoka trawa, tej trawy tu nie było, albo wyrosła teraz. Jedno z dwóch. Okej, okay, halo, proszę mnie stąd wypuścić, tak szczerze. Chciałbym stąd wyjść. Nie wiem, czy mam iść tędy? No idea. Wiem kółko. Chyba. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Stąd przypłynąłem, czy... Chyba tak. Ja się cofnąłem. Tak, czy nie? Ja już nie wiem. Mój mózg. To mnie to jest confusing, strasznie. Nie wiem, czy mam iść teraz w górę, czy w dół. Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, gdzie jest przejście. Nie mam pojęcia, gdzie jest przejście. Ta wysoka trawa mi coś ma powiedzieć? Chyba nie, bo tu nic nie ma. No idea. No idea, szczerze. To mi na razie zajmuje najwięcej czasu ze wszystkich poziomów tutaj teraz, bo nigdzie nie widzę przejścia. A tu coś jest. A to już przechodziłem, bo to jest otworzone, prawda? A jestem coraz bliżej. Dajcie mi teraz przejście jakieś, tak na szybko, please. Chyba tu są ryby. Tu muszę znaleźć coś. Gdzie? Może ja nie patrzę po wszystkim tutaj dookoła. Może ja pomijam coś, na przykład te drzwi. Ale te drzwi już były i te drzwi są fejkowe. Po nic tu nie ma, no co w tych drzwiach niby ma być? Nie ma być jakieś przejście może? Czy to nieskończone? Nie mam żadnego pojęcia. Ale to wygląda, jakby tu miało coś być, więc... Pozwolę sobie sprawdzić, nie? Czy tu coś faktycznie jest? To jest... To powinno być przejście? Chociaż nie, tutaj jest to. No tu nie powinno być przejścia, nie, nie, nie. Chociaż nie wiem teraz już. Po co byłyby te drzwi tutaj? Nie wiem, że to na Creative będzie szybciej po prostu i tak się nie topi, to wtedy się nic nie dzieje, także... Uważam, że Creative tutaj nic nie zrobi, może trochę więcej, po prostu więcej widzę. Jestem w kropce, także... No nie wiem, po prostu nie wiem, jak to zrobić. Nie mam żadnego pojęcia. Tu są bariery? Tak, jest, bariera. Oj, bariero, bariero, bariero. Dobra, ja chyba się poddam, jeśli chodzi o ten poziom, bo nie widzę kompletnie nic, gdzie miałbym przejść. Tak, totalnie. Coś może nie, tu u góry nie. Ja tu dołem przejdę, poczekajcie, tu dołem przejdę. Nie, czy ja się nie wracam teraz? Tędy jakoś, może gdzieś? Nie. Nie, ja się wracam teraz, przez do tyłu idę. Na pewno nie tak. Jest rybka samotna. Cześć.
Cześć, szybko. Nie, tutaj na pewno nie. Chociaż nie wiem skąd bym miał, z której strony miałbym tutaj przyjść. Co jest jeszcze bardziej interesujące. Mój mózg zaczyna parować, serio. Okej, stąd. Ja się cofnąłem, zobaczcie. Nie, wróciłem tam, gdzie byłem przed chwilą. Boże, mój mózg, Jezus Maria. Dobra, wiecie co? Pokażcie mi, jak to przejść. Tu są drzwi. Tu są drzwi, okej. Okay. Zobaczmy, gdzie te drzwi prowadzą i skąd. A tu jest wyjście? To po prostu wyjście? Aha, okej, okay. Czyli te drzwi to jest wyjście ogólnie z tego poziomu. Dobrze, ja bym chciał wiedzieć, jak do tej części się dostać tutaj. Bardzo bym chciał wiedzieć, jak do tej części się dostać, nie? Serio, serio. Bo nie mam zielonego pojęcia. Tu jest przejście jakieś, ale dobra, okej. Okay. Dobra, tu jest przejście, którego miałem użyć. I to przejście jest... Aha, przejście na dole, okej. Okay. Czyli poszedłem dobrze, ale złym wejściem, tym wyjściem wyszedłem, okej. Okay. Rozumiem, dobra. Mój mózg paruje strasznie. I tu są drzwi, które prowadzą mnie do wyjścia. Okej, okay. Teraz klikujemy tu. I jest koniec. Jezus Maria, okej. Okay. To przyznaję wam. Zajęliście mnie strasznie. 11 poziom, najtrudniejszy aktualnie, zdecydowanie. Poziom 12. O nie! O nie! Co za ciady! I sobie po prostu każecie mi szukać guzika, który jest odpowiedni. Ze wszystkich guzików tutaj jeden jest losowy doby. Czy może jakaś wskazówka jest tutaj? Nie mam żadnego pojęcia. Znając mnie, klikam teraz złą ścianę, także... Także no. Okej, okay, to trochę zajmie niestety. Trochę długo. O, to był pierwszy z prawej, serio. Okej. Okay. W porządku. Poziom 13. O, nie umiem się na tym spinać. O, nie potrafię się na tym spinać. To będzie ciężkie. O, czemu nas jest speed ten do tyłu? No cóż. Zdarza się. Okej, okay, okej, okay. O Jezus, 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 Jezus. Na razie zrobiliście to po prostu, że jest przejście i tyle. Hello! Nie, tu było puste, okej. Okay. Okej, okay, tu było puste, nie zauważyłem. Tylko spada możecie poprawić, żeby po prostu był mniej denerwujący. Takie jest moje zdanie. Dobra, jestem bardzo blisko teraz, tego nie zepsuć i będzie zajebiście. Okej, okay, jolo! O nie, dobra, prawdę! Okej. Okay. O, dałem radę. Nie podaje się tak łatwo. Nie mogę, czemu nie tepa? O nie, czemu mnie tepa? Czemu tu nie ma teleportu włączonego? Dlaczego? Ja się nie wróciłem, prawda? Nie wróciłem się, okej. Okay. To wrócę do lobby, po prostu na kreatywnym. I tyle. O, czemu nie działało to po prostu? Trudno się mówi, okej. Okay. Czyli poziom 13 do naprawienia, czy 14? To był 13 albo 14? To był 13, okej. Okay. Czyli 13 do naprawienia. Czy tutaj jest to samo co wcześniej? Chyba, że ku, co to jest? Boże! Natomiastowe leczenie, wszystko, okej. Okay. Uwaga, uwaga, 3, 4, pijemy! Ale życia mamy, Jezus Maria, to była za butelka. Nie zdążyłem przeczytać, ale zobaczcie, mamy życie, Jezus Maria. A niech się regeneruje, niech się regeneruje. Skończony skok na jej skończoność. Jezusie. Nieźle, okej. Okay. Potkę jeszcze wypiję jedną, czemu nie? Zostają te, zostają efekty. To spoko, ostatni poziom, panie i panowie, z tym co mamy teraz. Może być interesująco. Poziom 16. Tu powinien być chyba jeszcze jeden poziom, nie? No. Nie zrobiliście jednego poziomu tutaj. Interesujące bardzo. O mój Boże, to co się dzieje? To jest parkour? To jest parkour na tych lampach? O Jezus, nienawidzę skakać po tych lampach. Stawiać się nienawidzę, to dopiero skakać po nich. Znaczy ja mogę to po prostu wziąć... Tak? O! Czy mogę to wziąć w ten sposób? Nie wiem, nie wiem, ale zobaczę. Czy oni się uchodzili przed tym? Nie uchodzili się przed tym. I'm sorry.
I'm sorry, udało mi się to zrobić, panie i panowie. To się ładowało trochę. To się teraz trochę ładowało. Czy się pojawiło coś? Nie. A czy jak tu wejdę, coś tu będzie? O! Jest coś ukrytego! Jest coś ukryte! Co to jest? I czemu? Gdzie mnie tepło? Coś tu ukrytego jest! Nie widzę, a nie, przepraszam, jest tutaj napisane, poziom 14, poziom 15, nie widziałem, myślałem, że to jest niezrobione, okej, przepraszam, pominąłem poziom jeden, okej, no tego nie widzę, że po prostu, jakby to był ukryty poziom, no nie, więc coś tu miałem dostać pewnie, nie widzę sposobu, żeby tutaj się po prostu przedostać, powinienem coś tutaj dostać, okej, dobra, nic tutaj nie ma więcej, okej, czyli to był cały World Trick, no jest ta mapa zabugowana, krótko mówiąc, dużej ilości miejsc nie ma po prostu command bloków moim zdaniem, ale po prostu są command bloki zrobione źle, tak wam pokazałem na jednym przykładzie. Ogólnie mapa bardzo mi się podobała. Pewnie była bardziej ciekawa i bardziej rozwinięta od swojego pierwowzoru, to oczywiście części pierwszej. I ogólnie naprawdę mi się podobała, także link do pobrania tej mapy macie w opisie, tam zapraszam. Teraz na ekranie macie informację, gdzie wysłać mi mapę, jeżeli oczywiście macie mapę dla mnie i chcecie mi ją wysłać, żebym ją ograł na filmie, nie ma problemu, wysyłajcie pod ten mail, który macie teraz na ekranie gdzieś nade mną, czy obok mnie, czy pode mną, gdziekolwiek na ekranie jest. Jeśli się podobało, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, udostępniajcie, całe to tarataństwo, tak? Trzymajcie się, najczęściej pamiętam, zapraszam was na kolejne odcinki, z łapek od widzów i na kolejne odcinki na kanale, trzymajcie się, pa pa!